niedziela Boża i nasza niedziela. Witam Państwa bardzo serdecznie. Już za chwilę święta Bożego Narodzenia i z tej okazji, drodzy czytelnicy, otrzymacie odświętny numer niedzieli z braćmi Golcami, z wigiliami na końcu świata, z filmem DVD o Janie Pawle II i z kalendarzem na rok 2017 z interesującym tytułem Życie jest piękne, bo jest piękne. A w bieżącej niedzieli obrzęd wigilijnej wieczerzy dla całej rodziny, żeby tradycji stało się zadość, i przejmujący edytorial Lidii Dutkiewicz o polskiej biedzie, wygenerowanej już w Nowej Polsce. A niektórzy protestują wobec obecnej władzy, która chce tę biedę zwalczyć. Nie pomagajcie szkodnikom. Szkodnikom też się nie spodobała nominacja arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na stolicę krakowskiego kościoła. Jak bardzo się mylą. A niedziela przybliża w swoich tekstach sylwetę duchownego i opinię o nim tych, którzy go dobrze znają. Pamiętamy niedawne trzęsienia ziemi we Włoszech. Zniszczony symbol wielkiej Europy, Bazylika Świętego Benedykta w Nurcji, będzie odbudowana. O modlitwie i pracy, o Europie jako o łodzi bez żagli i o słynnych benedyktyńskich specjałach jak piwo i o przezimowaniu w drewnianych domkach w górach. To wszystko w najnowszej niedzieli. Poznajmy bliżej duszpasterza diecezji kieleckiej, biskupa Jana Piotrowskiego. Zanim został hierarchą, pracował w dalekiej Afryce, w Kongo, a potem w Peru. Teraz stara się jak najlepiej przewodzić kieleckiej owczarni. O trudzie i o problemach mówi w sposób prosty i rzeczowy. Komentuje najważniejsze bieżące wydarzenia z życia powszechnego i polskiego kościoła i jest dumny ze swej diecezji. Myślicie Państwo, że program Szlachetna Paczka to zestaw produktów zorganizowanych, zapakowanych i darowanych ludziom w potrzebie? O nie, to dużo, dużo więcej. Mamy paczkę lekarzy, prawników, seniorów i paczkę biznesmenów, czyli zestaw szkoleń, które mają pomóc ludziom wyjść z niezawinionej biedy. Bo lepiej dać wędkę, prawda? Kasia Wojnarowska i o tym, i o różnych obliczach polskiej biedy. Jak zawsze bardzo interesująco. Bożego Narodzenia trzeba bronić. Na zachodzie Europy, w Ameryce, z tych czy innych powodów wyrzuca się Boże Dzieciątko z przestrzeni publicznej. W imię świeckości państwa, ze względu na islam, żeby nie urażać ateistów i co więcej, chcą, byśmy się swojego chrześcijaństwa wstydzili. Dobra analiza problemu w najnowszej niedzieli. A jak nie będzie katolicyzmu, to będą sekty. I o nowych ruchach religijnych i sektach mówi dominikanin ojciec Emil Smolana, odpowiedzialny za ten obszar kościelnej czujności wobec niebezpiecznych działań grup, które manipulują ludzką wrażliwością i poczuciem religijności. Jeżeli macie tego typu problemy, szanowni państwo, kontaktujcie się z fachowcami na stronach internetowych www.sektydominikanie.pl. Człowiek uratowany kosztem innych ludzi doświadcza tak zwanego syndromu ocaleńca. Najbardziej boleśnie przeżywają go ci, którzy byli zagrożeni aborcją lub na skutek aborcji stracili kogoś z rodzeństwa. Kolejny przejmujący tekst Agnieszki Porzezińskiej. Jedni zostali zaproszeni do życia, a inni. Pamiętacie Państwo ten wielki przebój sprzed lat, Zakazany owoc? Niedziela rozmawia z wykonawcą tego szlagieru, Krzysztofem Antkowiakiem, który jak wielu artystów żył tak, jakby Boga nie było. Sztuka dla sztuki miała zastąpić osobisty kontakt z Bogiem i coś nagle pękło. Ten sam schemat życiowy powtórzył inny, popularny muzyk Janusz Janina Iwański, ale teraz od wielu lat żyje w zgodzie ze swoją sztuką i Bogiem. Myślę, że najnowszy numer niedzieli zaspokoi czytelnicze ambicje szanownych Państwa. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże. My wszyscy z Niego. Kardynał Stanisław Dziwisz. Siostra Zofia Zdybicka. Arturo Mari. Wanda Putawska. Ojciec Jan Góra. Eugeniusz Mróz i inni świadczą o świętym papieżu. My wszyscy z Niego.